Polityczni wrogowie atakują prezesa Prawa i Sprawiedliwości na przeróżne sposoby. Jarosław Kaczyński nie ma łatwego życia, gdyż udało mu się odsunąć od władzy liberałów, którzy przez dekadę żyli w 3 RP jak pączki w maśle. Wściekli z tego powodu posądzają go nawet o współpracę z SB. Zarzuty o współpracę z SB są wytaczane przez opozycję mimo, że sama maszeruje z ludźmi związanymi niegdyś z komunistyczną władzą. Po latach poznaliśmy wstrząsającą prawdę o prawdziwej przeszłości wielu z obecnych wrogów rządu. Jak dowiedzieliśmy się po latach, ludźmi wiernymi komunistycznej SB byli m.in. Michał Boń czy Lech Wałęsa. Z kolei w ostatnich dniach na jaw wyszły podobne informacje dotyczące Donalda Tuska. Jednakże media i kanały społecznościowe wspierające opozycję, na przykład fanpage Sok z Buraka, wciąż rozprzestrzeniają niepotwierdzone informacje o rzekomej współpracy Jarosława Kaczyńskiego z SB. Czy Kaczyński współpracował z SB? Znak zapytania. Potwierdzają tym samym ulubioną zasadę Adama Michnika: tonący brzydko się chwyta. Nigdy nikt nie pokazał nawet cienia dowodu. Mimo tego obrońcy demokracji wierzą, że Jarosław Kaczyński był TW o pseudonimie Balbina. To pełna ludzi z PZPR-owską przeszłością opozycja w kółko powtarza, że najłatwiej rzucać bezpodstawne oskarżenia. Tymczasem sami rzucają je wobec prezesa PiS. Czy Kaczyński współpracował z SB? Odpowiedź jest jedna. Światło dzienne ujrzał bowiem niepodważalny dowód na to, że Jarosław Kaczyński stanowczo odmówił współpracy z komunistami. Odmawiam podpisania przedłożonego mi oświadczenia ze względu na jego szkodliwy ze względów moralnych charakter. Jednocześnie stwierdzam, że nie istnieją podstawy prawne zobowiązujące obywateli PRL do składania tego rodzaju oświadczeń. J. Kaczyński, takie oświadczenie podpisał w grudniu 1981 roku obecny prezes PiS. Podpis Kaczyńskiego z tego roku, dla porównania mimo, że wykazał się tak szlachetną postawą i nie chciał wesprzeć sowieckiego aparatu represji, dziś po sieci krążą spreparowane lojalki rzekomo podpisane przez Kaczyńskiego. I choć na pierwszy rzut oka widać, że są one nieporadnie sklecone w programie graficznym, to zagorzali przeciwnicy rządu podają je dalej dziesiątkami tysięcy.